dzisiejszym wydaniu Wieści z Ratusza przekażemy informacje o sytuacji epidemiologicznej w Oświęcimiu. Porozmawiamy o nowym centrum obsługi odwiedzających Muzeum Auschwitz. Powiemy o zmianie nazwy oświęcimskiego chówca ZHP. Zachęcimy do udziału w głosowaniu w ramach projektu Turystyczne Skarby Małopolski. Poinformujemy o otwarciu dużego basenu, a także zapowiemy premierę filmu Oświęcim Praga w OCK. W powiecie oświęcimskim w ostatnim czasie odnotowano znaczny spadek zachorowań na COVID-19. Aktualnie mamy 51 aktywnych przypadków, stan na 10 września. Na kwarantannie domowej przebywa 127 osób. Koronawirus jest jednak dalej z nami. W codziennych aktywnościach powinniśmy stosować środki bezpieczeństwa. Zachowanie nas wszystkich i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest bardzo ważne w walce z koronawirusem. Od każdego z nas zależy, czy wirus będzie rozprzestrzeniał się dalej. Podstawą naszych działań prewencyjnych powinien być dystans społeczny, dezynfekcja i częste mycie rąk oraz zasłanianie nosa i ust. Na terenie byłej bazy PKS przy ulicy Więźniów Oświęcimia rozpoczęła się budowa nowoczesnego centrum obsługi odwiedzających Muzeum Auschwitz. Powstanie ono w historycznych budynkach związanych z historią niemieckiego obozu. Obok znajdzie się duży parking. Jest to niezwykle ważna inwestycja, bowiem w ostatnich latach miejsce pamięci Auschwitz odwiedza rocznie ponad 2 miliony osób. Co prawda w czasie pandemii frekwencja znacznie spadła, jednak zdaniem dyrektora Muzeum Auschwitz dr. Piotra Cywińskiego stworzenie odpowiedniej infrastruktury jest niezwykle istotne. Przygotowujemy się pomału do powrotu normalnej frekwencji, a przede wszystkim już po otwarciu jesienią Starego Teatru, dającego niesamowite możliwości edukacyjne, naprawdę na najwyższym poziomie światowym, jeśli chodzi i o zawartość tej edukacji, i o infrastrukturę, w której ta edukacja jest prowadzona. W tej chwili rozpoczęliśmy pracę nad nowym wejściem do muzeum, nowym centrum obsługi odwiedzających. Dawna tak zwana baza PKS-u w Oświęcimiu, zakupiona już wiele lat temu. Trwały konkursy, trwały procedury z pieniędzy między innymi europejskich oraz środków ministra kultury. Ten projekt jest w tej chwili realizowany. No to będzie bardzo duża zmiana. Zmiana, myślę, że naprawdę na klasę światową. Część pomieszczeń nowego centrum zostanie przeznaczona na potrzeby Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Utworzony także zostanie punkt informacji o więźniach KL Auschwitz. W przyszłości centrum obsługi z terenem byłego obozu połączą dwa przejścia podziemne pod ulicą Więźniów Oświęcimia. Ich rozbudowa rozpocznie się już niedługo. W związku z tym od połowy września fragment ulicy położony bezpośrednio przy muzeum zostanie zamknięty. To będzie pewna niedogodność, to mówię jasno, ale perspektywa rozwojowa związana z tym projektem, chodzi tutaj o rozwój i miejsc pracy i w ogóle samego jakby no oblicza miasta Oświęcim, oblicza muzeum odwiedzanego bardzo licznie z całego świata. W zeszłym roku 83% odwiedzających to byli ludzie spoza Polski. Myślę, że naprawdę już w przyszłym roku to wszystko będzie wyglądało o tej porze, zwłaszcza roku, zupełnie inaczej, a za jakieś 2 lata czy 2 lata z hakiem będziemy otwierali nowe, bardzo wygodne i na poziomie światowym wejście do naszego muzeum. Projekt realizowany jest przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, Muzeum oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Centrum powinno zostać uruchomione w połowie 2023 roku. Częścią inwestycji jest także remont sali kinowej muzeum. Harcmistrz Edmund Wilkosz został nowym patronem oświęcimskich harcerzy. Chówiec wcześniej nosił imię więźniów Oświęcimia. Uroczystość nadania imienia i wręczenia nowego sztandaru chówcowi Związku Harcerstwa Polskiego w Oświęcimiu odbyła się na rynku. Wśród instytucji, które ufundowały nowy sztandar, jest miasto Oświęcim. Przed wojną Edmund Wilkosz był harcerzem związanym z ziemią oświęcimską. Mieszkał w Babicach. Był także podporucznikiem piechoty Polskich Sił Zbrojnych, kawalerem Orderu Virtuti Militari. Zginął w bitwie pod Monte Cassino. W imieniu fundatorów akt nadania sztandaru podpisał prezydent Oświęcimia. Wręczył też sztandar komendantowi ZHP Chorągwi Krakowskiej, harcmistrzowi Mariuszowi Siutkowi, który następnie przekazał sztandar na ręce komendanta chówca ZHP Oświęcim, harcmistrza Wojciecha Kubicy. Tunele pod Zamkowym Wzgórzem oraz zabytkowa synagoga i muzeum żydowskie walczą o miano turystycznych skarbów Małopolski w kategorii unikatowa atrakcja turystyczna. Miasto Oświęcim jest nominowane w grupie miejsce z klimatem, miejscowość lub gmina turystyczna.
Szanowni Państwo, któż z nas nie lubi konkursów piękności? Zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet jest to czas bardzo emocjonujący. Tym razem w konkursie piękności występuje nasze miasto, miasto Oświęcim, gdyż województwo małopolskie ogłosiło konkurs Skarby Małopolski. My tu na terenie naszego miasta znaleźliśmy dwa takie skarby. To jest znajdująca się za mną synagoga, centrum i muzeum żydowskie oraz drugim skarbem są nasze tunele, najnowsza atrakcja turystyczna miasta Oświęcim. Jako trzeci skarb zgłosiliśmy do konkursu całe nasze miasto. Uważamy, że dla wszystkich mieszkańców miasta Oświęcim i gości odwiedzających nasze miasto warto by przypomnieć, jakim pięknym miastem jest Oświęcim. Potrzeba mobilizacji nas wszystkich i wielu kliknięć, by pokonać bardzo mocną konkurencję. Głosujemy do 20 września. Można oddać tylko jeden głos na jednego kandydata w ramach danej kategorii, przy czym można głosować na kandydatów w ramach kilku kategorii konkursowych. Zachęcamy Państwa do udziału w plebiscycie. konkurs.wizitmałopolska.pl/konkursy-2/głosowanie. Organizatorem drugiej edycji konkursu na najlepsze oferty i produkty turystyczne województwa małopolskiego, Turystyczne Skarby Małopolski, jest Urząd Marszałkowski w Krakowie. Kryta pływalnia została otwarta w połowie sierpnia. Początkowo czynna była strefa rekreacyjna, saun oraz siłownia i squash. Od 1 września można już też korzystać z 50-metrowego basenu. Aktualny grafik otwarcia poszczególnych atrakcji na pływalni znajduje się na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 12 września o godzinie 18 w Oświęcimskim Centrum Kultury odbędzie się projekcja filmu o przedwojennym samochodzie Oświęcim Praga, zrealizowanego przez Mirosława Ganobisa i Tomasza Klimczaka. Historia auta stała się kanwą filmu stworzonego przez grupę Oświęcimian. W filmie pokazano miasto z lat 30. ówczesnych celebrytów oraz pracowników fabryki. Historia motoryzacji została spleciona z opowieścią o miłości. Premiera filmu miała miejsce pod koniec sierpnia. Pokazy zgromadziły na rynku dużą publiczność, która z uznaniem przyjęła kolejną produkcję oświęcimskich filmowców. Bezpłatne wejściówki na projekcję są do odbioru w kasie Oświęcimskiego Centrum Kultury. Liczba miejsc ograniczona ze względu na obostrzenia sanitarne.